17 listopada w warszawskim hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala Polska Przedsiębiorczość 2012, organizowana przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz Pracodawców Rzeczypospolitej. Gala była finałem konkursów Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości, Gmina Atrakcyjna Turystycznie, Perły Medycyny, Orły Polskiego Budownictwa oraz jubileuszowej 10. już edycji prestiżowego konkursu Mazowiecka Firma Roku. I walczymy o złoto, czy... No dzisiaj to z okazji dziesięciolecia, chyba jakieś wyróżnienie. W tym kraju można osiągać sukcesy, czego najlepszym dowodem są Państwo. Galę poprowadził prezenter Krzysztof Ibisz oraz aktorka Joanna Jabłczyńska. W wydarzeniu wzięło udział ponad 600 osób związanych ze światem biznesu, medycyny, a także mediów. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni statuetkami oraz dyplomami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zostaliśmy wyróżnieni. Jest to dla nas bardzo, bardzo duży plus i szansa i wizja do tego, żeby działać dalej w tej materii. I polecam wszystkim korzystanie z takich rzeczy. Dziękuję bardzo. No my jesteśmy weteranami tego konkursu. Dostaliśmy w dniu dzisiejszym elitarną nagrodę dziesięciolecia. Budownictwo, wyposażenie wnętrz. Firma Drewmal. Dzisiaj jesteśmy tutaj pierwszy raz na gali budownictwa i nagroda trzecia. Gala wzbudziła spore zainteresowanie mediów oraz przedstawicieli świata polityki. Na uroczystości pojawił się m.in. marszałek województwa mazowieckiego, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich. Wydarzenie na stałe wpisuje się w tradycję polskiej gospodarki i promuje etykę biznesową, wspomaga rozwój przedsiębiorczości i buduje wieloletnie relacje, kojarząc partnerów biznesowych. Jest to pierwsze miejsce Złoty Orzeł, przyznane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. Oczywiście każda nagroda tej kategorii jest bardzo miłym zaskoczeniem, aczkolwiek obiekt, za który Akademia dostała tą nagrodę, czyli Centrum Informatyki, już został uhonorowany kilkoma nagrodami. Uważam, że gala jest super zorganizowana, jesteśmy bardzo zadowoleni, zarówno ja, jak i moi współpracownicy. Uroczystość uświetnił koncert kultowego zespołu Papa Dance, który zagrał swoje największe hity, oraz zespołu The Postman, wykonującego utwory z repertuaru grupy The Beatles.